Ups, hej Maciek. Chcesz... O, tutaj jest sala, kompletnie o tym zapomniałem. W sumie też mi się tak nie zgadzało, bo myślałem, że w tym mieście jej nie ma. Więc idziesz wyzwać lidera sali na pojedynek. Ktoś powinien sprawdzić, czy jesteś gotów na to wyzwanie. Na pewno nie ty i twój wybuchający Weezing. Tym kimś jestem ja, z moją nową odznaką. O Boże, już się kurde boję. Aż 5? Kingdra? Nie, dobra, a... nie, zaraz, elektryczne ataki normalnie będą na ciebie działać. O, hydropompa, jak miło. Fuck, nasze levele są równe. Dobra, nasza, to nam pomoże. Drill pack? Nie miej żadnego full restore, błagam. Dobra, w takim razie zadrillpekuję ją, mam nadzieję. Okej. Okay. Możesz sobie spamować hydropompami, nie obchodzi mnie to. Oczywiście, że trafiasz mimo tego, że hydropompy są do dupy, bo nie trafiają zbyt często. Przynajmniej jak ja je używam, to oczywiście nie trafiają zbyt często. Woo! Level dla Adultoisa! Okej, okay. Całe szczęście mam na ciebie sposób. Wybuchaj ile chcesz, Xena przyjmie na klatę wszystko co masz. O, oczywiście nie to. Wolałbym nie atakować, kiedy ona jest otruta. Tak. Właściwie jakie Weezing ma ataki, tak szczerze mówiąc, poza eksplozją? KURWA MAĆ! Tak, otruwaj mnie, tego mi właśnie trzeba, jak ja chcę kurde ostrożnie z tobą walczyć. Jebane RNG. O nie. Xena, przyjmij to! Przyjmij to! I co, kurwo jebana? Chciałeś zabić ją! Chciałeś ją zabić! Ale ci nie wyszło. Masz. Dobra, zajebista robota, Xena. Dziękuję ci za to, że jesteś. Tylko teraz nie padnij przez tego Primeape'a. Nie powinna, nawet jeżeli to jest super efektywne. Okej. Okay. Fuck. Afro. Nie będzie efektywne. A nie, normalne? Okej. Okay. Ważne jest to, że zbytnio obrażeń nie zadało, więc zdrowie Xeny i Adultoisa w takim razie. Pierdol się. Ups, mam energii. Nie, heal powder. Zgadnij, co to oznacza. Piernicz. Chociaż... Po co mi zwiększony atak, jak chyba Afro nawet... Nie, ma ten... Ancient Power. To podlega pod fizyczne ataki. Ale to nic. Co kurde zrobisz twoją małpą? Możesz co najwyżej na palmę wejść i banana zerwać. Ta, heal powder. I zgadnij co, konfuzji już nie ma. A ty możesz sobie cross chłop używać. Afro jest za fajny, by wpaść na tą pułapkę. A ja jestem zbyt ostrożny, żeby pozwolić mu zginąć. Fuck, przestań! To nic ci nie da!
Heal Powder. Dawaj. Mam tego dużo. Dziękuję. Zrobiłeś coś głupiego. Zgadnij co? O nie! O nie! Jak teraz się pierdolnie! Afro. Ty debilu! Dobra, nie jest źle. Jego kurwa walni! Ty pierdoło! Czemu kurde oni się mnie nie słuchają? Jakie to by było już kurde... Jaki to by był mniejszy problem, jakby ten Primeape trochę w pierdol dostał. Ale nie kurde, oczywiście RNG nie jest po mojej stronie. Nie, dalej rób swoje, kurwa. Afro pewnie i tak się pierdolnie, ponieważ kurde, czemu nie? Oczywiście! Do jasnej cholery, ogarnij się! O mój Boże, ta walka będzie trwać długo. Ile Swagger ma PP? 10? 15? Coś takiego? Jezu Chryste, to potrwa. Ile Cross Chop ma PP? Ile on razy tego użył? Chyba z 5? Wiesz co? Spierdalaj. Niech adult to załatwi sprawę. On jest bardziej ogarnięty. I ma Drill Pack! Błagam. Błagam! Bitch, please! Walnij go! Jednym ciosem byś... Dość tego! Kurwa, jeżeli ktoś nie załatwi tego Primeape'a, to pozwolę wam paść. Mam już tego dość. Dziękuję! Jeden się ogarnął, nareszcie. Jezu Chryste, nie było to takie trudne, nie? Jedynym ciosem! Umbreon. Mam idealną kontrę na ciebie. Widzisz, jaki ma duży róg? Nawet kurde nie wiesz, jak dostaniesz tym rogiem Horn Drillem po dupie. Ile jeszcze tych Xena! Nie, no! Co was wam szkodzi pierdolnąć, tych chujów? Jednym ciosem byście ich załatwili. Dziękuję! O mój Jezu! Chuj, że speed spadł! Nie obchodzi mnie to. I tak Xena ma mało szybkości, więc hej. Luminion, o shit. Co jest z twoim sprite'em nie tak? Tak czy owak, to co trzeba teraz zrobić. Afro, kurde, liczę na ciebie. Wcześniej spierdoliłeś sprawę, ale liczę na to, że teraz się poprawisz. Nie miej żadnych lodowych ataków. Błagam. Niespecjalny. Kurwa, jego mać! Czemu? Czemu, kurde? Jezu Chryste. Wiesz co, gnoju masz. To zawsze pomoże. Chyba, że Toksik trzyma w zanadrzu jakiś full heal czy coś. Masz Mega Drain. Powoli, powolutku, ale uda nam się. Dobra, może być. Tak, wydaje mi się, że będę więcej się uzdrawiał niż utrzymywał obrażeń, więc no.
Jestem ciekaw, kiedy Afro Giga Drain się uczy, jeżeli w ogóle się uczy. To by nam się przydało. Kurde, ale Finion wygląda jak debil, szczerze wam powiem. Nie lubię tego, jak ten Pokémon wygląda. Patrzcie na mnie. Znajdź kurde Nemo w tym wpieprzonym stawie i daj mi spokój. Dobra, normalnie jeszcze dwie tury. I powinno być git. O Jezu, wiem, że to jest naprawdę zajebista rzecz do patrzenia, ale... Tak to już jest. Walki nie mogą być szybkie. Całe szczęście, że Pokémon Center jest niedaleko. Mega Drain! To by było na tyle. I reszta została niedopowiedziana. Co się stało? Mówisz mi, że przegrałem? To doczytałem. Tak, tak, jesteś cały czas lepszy ode mnie, tak trochę. Ale słuchaj, powiem ci, kto rozpierdoli elitarną czwórkę i stanie się czempionem. Zgadłeś? To będziesz ty! Tak czy inaczej, powinieneś popłynąć do żelaznej wyspy i trochę polewelować. Tak, polewelować w żelaznej wyspie. To właśnie zrobiłem przed tym, jak poszedłem do sali. Właściwie żelazna wyspa jest nie jest miejscem, które musimy odwiedzić, no nie? Więc walić. To jest opcjonalne. Nie będę tym sobie zawracał głowy. W sumie nawet nie pamiętam, co tam było na tej żelaznej wyspie. Wiem chyba, że dużo żelaza było. O, chwila! Zauważyłem cię. Musiałem to zrobić. To było silniejsze ode mnie. Okej. Okay. Bitch, please! Jest! Dobra. Żeby było coś fajnego. Chwila, tam na dół popłynę, bo chyba tam coś było. Jakiś itemek czy coś. Hell yeah! Wciąż pamiętam. Payback! Czemu by nie? Zobaczmy. Kiedy użytkownik użyje tego ataku po ataku wroga, jego moc jest podwojona. Mroczny, tak? Dla Kseny by to dobre było. Ona jest powolna. Zawsze Payback by robił 100 obrażeń. 100 power by miał taki duży. Sam nie wiem. Z drugiej strony mamy Crunch, które zawsze, kurde, uderzy za 80. Nie, nie chcę tego uczyć. Tak, dziękuję. Dobra. Let's fucking go, bitches. Zobaczmy, co takiego tu będzie. Nie mogę się doczekać, jestem taki podniecony. O! Tego się nie spodziewałem. Dobra. Afro Samurai. Stankuj go. No, sparaliżuj też przy okazji. Dobra, więc co by tutaj zrobić? No tak, oczywiście paraliż, nie? To jest najważniejsze. Nie chybiaj! Do jasnej cholery, Afro, dzisiaj naprawdę robisz... Masz je... Zeza, kurde! Jesteś potworem spaghetti, do jasnej cholery, najpotężniejszą rzeczą na całym wszechświecie. No może poza Feraligatrem. Mega Drain. Chyba będzie za mocne. Więc... Masz luksusową kulą, ciebie dobije. W ogóle napisałem na tym? Na... kurwa, na tym... nie zapisałem nowej lokacji.
Trzeba będzie to zrobić. Dobra, spróbuję go raz zmegadrainować. A tylko kurde, to będzie krytyk. Nie zabijaj. Nie. Dobra, uff. W sumie nigdy nie miałem Torterry chyba w tym w drużynie, więc jestem ciekaw, z czym to się je. Masz. Jest! Dobra! Mamy kolejnego przyjaciela. Okej, okay, kontynentowy Pokémon. Pewnie. Jak mogę cię nazwać? Jesteś facet, tak? Nazwę cię... O kurwa. Nazwę cię... Jillian. Jej! Dobra, i teraz tak. Town map, bo muszę przypomnieć sobie, jak to miejsce się nazywa. Kanalav. Kanalav, okej. Okay. Kanalav City. Kanalav City. Torterra. Jest git, podoba mi się. Dobra. Pójdźmy do peceta jeszcze. Dobra, Simon, ty idziesz teraz. Item take. W sumie jestem ciekaw, jakie levele będzie miał tutejszy lider. Mam nadzieję, że jestem na niego przygotowany, bo jako, że Toksik miał podobne levele do moich, to mi się wydaje, że lider będzie miał nieco większe. Jak on się nazywa? Byron. Dobrze, że nie Tyron. O ile dobrze pamiętam, on chyba miał stalowe typy. Normalnie w grze. I był fanem Minecrafta. Zaraz zobaczycie mniej więcej, o co z tym chodzi. Przy okazji, wszystko się nagrywa? Wygląda na to, że tak. Dobra. A jako, że to jest randomizer, to co? Wszystko może się stać. Tak jak i moja śmierć nagła. O, pamiętam! Te płytki to są takie jakby windy, nie? Mogą jechać w górę i w dół, ale nie w lewo i w prawo. Przynajmniej te na górze może będą jakieś. Oh my god! Stal reprezentuje niełamiącego się ducha. No to poczekaj, jak... Ciekawe, co stal powie przeciwko korozji. Driftblim. O kurde, już te levele. Może? Nie, dobra. Adultoise, ratuj nas. Jako jedyny masz elektryczne ataki. Ta, sobie możesz. O kurwa, oczywiście, że wszystkie staty mu wzrosły, nie? Tylko żeby jeszcze bardziej mi dać tego... Kurde, tą gałąź w dupę, o mój Jezu. Pewnie, co jeszcze? Dawaj, jebnij mnie czymś jeszcze! Co ci szkodzi? Ja pierdolę. Reksiu. On jest chyba duchem. Więc crunch dobrze na nim zrobi. Ała. Więcej niż 50. Albo nie. Tylko ty kurwo jebana krytykiem walni. O, albo tym. W sumie Omnus Wind nie jest wcale takie złe.
Dobra. Aftermath nic nam nie zrobi! O mój Jezu! Wypierdalaj! Cheater pieprzony! O! Walić to! Pokémon Center, here I come! That's what she said. Więc no... można mniej więcej się spodziewać, jakie to levele będą. I szczerze mówiąc... boję się! I to mocno. Ta, Simon ma Lucky Egga, dobra. Tym bardziej dlatego, że teraz będą same ewolucje. Co jest... chujowe, ale no, większy challenge będzie. Czy ja muszę naprawdę z nimi wszystkimi się bić? Hej, wyglądam jak ten przeciwnik z Mega Mana, walczmy! O, Staraptor! To jest fajny ptaszor. O, oczywiście. Ćwir, ćwir, madafaka. Staraptor to fajny ptak. Fajnego fryza. Agility możesz sobie używać, nic ci to nie da. Nie masz, kurde, close combat czasem? Więc może lepiej zmienię. On chyba ma close combat. Pamiętam, że uczy się tego. O, dobra. Ale wolę dmuchać na zimne. Wiadomo. Takedown? Czego ty, co ty jeszcze masz? Ja wiem, co ja mam. Herbatę już, która jest dość zimna. Ir! O, Empoleon. Dobra, nie zmieniam. Ale trzeba uzdrowić, nie? Kurde, Adult Toys to teraz cały czas tylko widzi akcje, do jasnej cholery. No, ale takie są wodne poki, przydatne. Tym bardziej dlatego, że on jeszcze ma Thunderbolt. Hell yeah! Kto zamawiał chicken nuggetsy smażone elektrycznością? Fury Attack? Serio? No chyba nie lałeś. No. Empoleon też jest fajny. Też go miałem, kiedy przychodziłem Pokémon Diamond po raz pierwszy. O! Dobra, w takim razie kryzys zażegnany. Dziabnij go! Czemu za każdym razem, jak widzę Unowna, to ciągle jako literka A się pokazuje? Tata, zamknij ryj. Nie obchodzi mnie to, co masz do powiedzenia, bo śmierdzisz! To nie jest zbyt dobry cosplay megamenowego przeciwnika, jakkolwiek on się nazywa, nie pamiętam. Bo pewnie, założę sobie hełm i to wszystko, nie? Kurde, kompletnie nie pamiętam, jak tą salę się przechodzi, ale walić, będę walczył ze wszystkimi. Mimo tego, że powiedziałem przed chwilą, że nie będę tego robił. Sala pokemonowa nie polega tylko i wyłącznie na tym, by zobaczyć, jaki jesteś silny. Jest to wiele głębsze. To jest po to, by przetestować cię jako osobę. Albo żeby cię wkurzyć, żebyś się gubił, kurde, w lewo i w prawo. Pidgeot! Ptasi Jezus nas odwiedził! Wybacz, ale dostaniesz w łeb. W sumie co jest fajniejsze, Pidgeot czy Staraptor? No to zajebiście, teraz będziemy lać się, kurde, z nim. Jak ma rust, to kurde... przesrane. A nie, mam na ciebie sposób. Cena ma przecież Stone Edge. Zgadnij, kto zaraz dostanie kamieniem po łbie. Nawet nie jednym. Pchi! Ubi! Jednym ciosem! Jeden one hit KO, błagam cię!
jest cios krytyczny. Stone Edge jest fajne, bo często wali ciosami krytycznymi, ale z drugiej strony też nieczęsto trafia. Co jest dość chujowe, ale co zrobisz? O, hell yeah. Mam zielone włosy i wygram. Nie masz szans. A ja mam beret. Moherowy. Moc Jezusa jest po mojej stronie. Kurwa, 51 i też Milotic, Jezu Chryste. Adultoise, zabij to gówno. W sumie nawet Afro dałby radę, ale boję się, że Milotic ma jakiś lodowy atak. Bzyk, bzyk, kurde! Zrobię z ciebie sushi. Moim przerośniętym żółwiem. Który ma armaty na plecach. Cios krytyczny i tylko tyle? To będzie długa walka. Dobrze, że ma tylko jednego poka. O mój Boże! Adultoise przeszedł samego siebie! Dzięki, stary! Wow, zaśpiewaj mi piosenkę. Ja nie śpiewam, kurde! Czego ty chcesz? O, te idą lifty w lewo i w prawo. Coś mi się wydaje, że zaraz nawet do lidera dojdziemy. Zbyt ogromna ta sala nie jest, tylko no... Wielopiętrowa. To chyba najwyższe piętro. O, siema zgredzie. W sumie co to kurde ma być za testowanie osoby, nie? Chyba ciebie przetestuje ta sala tylko jeżeli masz lęk wysokości. W sumie jak byłem mały, to miałem lęk wysokości. O, zajebiście. Tego mi było trzeba. Bzyk, bzyk, motherfucker. Mam nadzieję, że dam radę. Nie? Serio? A no tak, on jest latający po części. W takim razie. Oczywiście, po raz kolejny, nie? Adultoise jest najlepszym tankiem, najbezpieczniejszym. A dobrze, szybkość. Lepsza szybkość niż kurde... Normalne obrażenie powinieneś dostać po tym. Chwila. Podejdźmy do tego strategicznie. 95, 80, 60 to nie. Surf na pewno nie zadziała dobrze. Ale 103 ataku. Czyli chyba Drill Pack będzie większą rewolucję zrobi. Aqua Tail na wodnym! My God! Ogarnij się. Chociaż cieszę się z tego. Dragonite'y są niebezpieczne, więc dobrze, że chociaż ten ma kurde jakiegoś downa. Biedny kartofel, jestem ciekaw jak tam u niego, co tam u niego słychać w zaświatach. Pewnie jest szczęśliwy. Jeśli jest szczęśliwy, to ja też jestem. Wynocha. Dziękuję za level. O! Kurde! Jak ja wam zazdroszczę! Fajny jest Sceptile. W sumie teraz ten... święta się zbliżają, jakbym takiego miał, to bym kurde użył jego ogona jako choinki. No, przyczepiłbym bombki, łańcuszki, lampki, no i też na samym czubku gwiazdę. I on by się z tego cieszył, ponieważ to byłby Fabulous Sceptile. O kurwa, nie jestem gotów. Chwila. Nie, zaraz, najpierw. Adultoise'a trzeba uzdrowić. Ja pierdzielę, on naprawdę jest dobry. Energy Powder wystarczy. Powinien wystarczyć, okej. Dobra, cena niech pójdzie do boju. Oczywiście Lucky Egg trzeba dać. Całe szczęście, że ja mam ten Lucky Egg, bo nie wiem jakby mi się udało przejść tą grę bez tego. Kurde, ten Lucky Egg to jest... Dzięki temu grindzenie przychodzi łatwo i przyjemnie. O, nie ma mowy.
zgadnij co? To jest, jest też po części lodowy. Adult Toys! On chyba ma Fisher, czy jak to się zwie. Co może nas zapierdolić jednym ciosem. Ale, ale ma 30% szans na trafienie, więc mam nadzieję, że jak ma, to że tego nie użyje. O mój Boże! Czy nie możecie, kurde, te zasrane walki po prostu... Ach. Nie możecie tych zasranych ciosów nie używać? Ice Fang! I co, zadowolony jesteś z siebie? Mój Blastoise cię zblastuje! Wygląda na to, że zespół R znowu błysnął. O kurwa, oczywiście, nie? Jeden kurde HP! O mój Boże! To nie czas na Brain Rape! Błagam! Oczywiście będę musiał, jak dojdę do lidera, to wrócę się do Pokémon Center i no, ogarnę wszystkie nasze potrzebne uzdrowienia i tak dalej. Tutaj kurde znowu do jednego i ten. Wstanie i znowu rest. Bo jest wielkim kurde skurczybykiem. O, udało się, dziękuję. Weevil. Co z tobą mogę zrobić? Lodowy jesteś i mroczny. Mroczny, że chuj. Wiesz co walić. O shit, no to trochę mi zabrało, nie? Night Slash ma chyba też dużą częstotliwość krytyków, więc lepiej go uzdrowię, bo będę tego żałował. Ta, mlekiem. Mów być! Jestem krową! Tak naprawdę to nie. Okej, dobra. Nie boję się. Dobra. Jest git. I znowu Adultoise zgarnia całą kurde pochwałę, nie? 2004! Bez Lucky Egga do tego. Jezu Chryste. Fuck you, bitch! Dobra. Ta, heal powdery. Nie, zaraz, zaraz. Może Mumilk zużyje na tobie. Super! Tego mi było trzeba. Mleko prosto z lodówki jest bardzo zdrowe. Dobrze, że wszystkie moje Pokémony tolerują laktozę. Inaczej to by mogło się skończyć źle.